Styczeń, luty, marzec, tak właściwie to były zdecydowanie cieplejsze niż normalnie. No kwiecień, trochę aura zimna. Nie chcemy już wróżyć z fusów, tak jak to zrobiliśmy kilka tygodni temu przy rozmowie z wędkarzami. Pytam specjalistę, ichtiologa, dyrektora Biura Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Rafała Pendera. Panie Rafale, jaki będzie ten nadchodzący sezon? Tak właściwie to pełnia sezonu, no bo sezon trwa przez cały rok. Teraz zaczyna się taki najciekawszy okres, bo większość ryb już obudziła się z tego swojego letargu zimowego. Niektóre ryby przystępują do tarła, niektóre są w tym okresie pod ochroną i na razie musimy poczekać, żeby je złowić, ale na przykład ryby karpiowate zaczynają już żerować, które możemy łowić. To jest właśnie atrakcja dla wędkarzy. Czyli jeśli ryby karpiowate zaczynają się wycierać, to można powiedzieć, że ta wiosna pod wodą troszeczkę wcześniej się jednak zaczęła. Tak, obserwujemy właśnie takie przyspieszenie jednak po tym braku zimy. Widać to też w wodzie. My obserwujemy już na przykład praktycznie koniec tarła szczupaka w tych wodach płytszych. Już w rzece widzimy praktycznie końcówkę tarła szczupaka i płoć też za chwilę zacznie się wycierać. Ta temperatura wody jest zdecydowanie wyższa niż gdyby lody były do połowy marca. Z tym, że też ja zawsze to powtarzam jako ichtiolog, że też nie tylko ten czynnik jest taki najważniejszy dla wzrostu ryb, dla tarła, bo też długość dnia do nocy, to się mówi fachowo fotoperiod, to jest też istotne, także to się nam co roku nie zmienia i ryby też dzięki temu wcześniej dojrzewają. Jednym zdaniem, gdyby pan chciał przewidywać, ale nie wróżąc z fusów, tylko ze swojej wiedzy ichtiologicznej, ten początek sezonu na drapieżniki może być zdecydowanie ciekawszy niż w ubiegłym roku. Tak, bo ryby będą wypoczęte po tarle i będą chciały żerować. Głodne. No i głodne będą oczywiście. Czyli jednym słowem powinno być lepiej. Tak, na to liczymy i będzie lepiej, ja myślę.